Dajcie, mamy tutaj nasze skrzydełka kupione wczoraj na wyprzedaży w Stelgrosie po 10,99 za kilo. Także na początek oczywiście trzeba je podzielić na mniejsze kawałki. Nie mają lotek, więc wystarczy je przekroić na pół. No i tutaj już cała partia przerobiona i te wszystkie sosy, które będziemy używać. Utylizuję trochę zapasów z kuchni. Jakiś tam ananasowy był, super ostry. Co tam jeszcze? Chili i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście mamy też całą szafkę innych przypraw, także przypraw ci u nas dostatek. Zrobimy ostre, piekielnie ostre. Ale na początek traktujemy je z solą, tą śmierdzącą siarkowodorem i wędzoną i tak zwany kamień winny, który nada chrupkości skórce. Trzeba to wszystko ładnie przemieszać. Czosnek, dużo czosnku. Także dodamy praktycznie do wszystkich wariantów ananas. Tutaj w miseczce resztki ananasowego sosu gotowego. To by był roleski. No i tutaj już wszystkie warianty ostre, bardziej ostre, super ostre i, no nie, nie piekielnie ostre, to są akurat ananasowe, będzie słodko kwaśne. Wędruję to do piekarnika na 50 minut, 200 stopni. Patrzcie, jakie cudo. Także obiadek na jutro gotowy. No myślałem, że na jutro, ale jak siedliśmy z dzieciakami popróbować, czy dobrze wyszło, tak, że jak widzicie, te dwie blachy zamieniły się w to, co widzicie tutaj. Także obiad jutro będzie niestety skromniutki. A na dzisiaj to tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i się widzimy wkrótce.